chciałem powiedzieć parę słów na temat tej zbieżności obrazu z poezją. Poezja z innymi środkami wyrażenia artystycznego. Wydaje mi się, że to jest kwestia takiej zbieżności, bo nie wiem, mieli Państwo z całą pewnością już okazję spojrzeć na teksty i zobaczyć, w jaki sposób to świetnie koresponduje ze sobą, a nie było to pisane czy malowane pod tekst, czy pisane pod obraz, prawda? To jest kwestia przypadku, no, w szczególności nieżyjącego już od ładnych kilku lat Jacques'a Prévert'a, który też nie miał nic z Polską wspólnego. Natomiast to, co jest wspólne, to jest duch czasu, wydaje mi się. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. To, że obraz, odczucia, które akurat w sentatku Jesia wspaniale tutaj prezentuje na każdym z tych obrazów, to jest tak wieloznaczne, jest praktycznie literatura. Bo naprawdę, a nie jakaś tam ekspresja, prawda, bez tematu i bez treści, prawda? Bez treści, no właśnie tej literacji. I Prévert, który był niesłychanie wrażliwym człowiekiem, szczególnie przewrażliwionym na punkcie różnych problemów społecznych i właśnie kulturowych i uczuciowych, pisał w swoim czasie, no 20 lat temu jeszcze, prawda? Także nie ma wielkiej różnicy. Wydaje mi się, że to jest zasadnicza taka rzecz łącząca te dwie różne sztuki, które jedna się posługuje obrazem, druga się posługuje słowem. Tak się zastanawiam zawsze, która jest ważniejsza, czy obraz, prawda? No, obraz jest niesłychanie stary, ma 40 tysięcy lat. To są pierwsze obrazy w grotach Lescaut i w innych grotach na świecie. Ale nie zapominajcie, że pierwsze było słowo. Na początku było słowo. Więc myślę, że zostawię Państwu do rozważenia, co było ważniejsze, pierwsze i istotniejsze. Myślę, że oba są, ja osobiście, że oba są równoznaczne i nie tylko poezja, ale też i inne formy literackie, i muzyka, i piosenka, która też jest osobnym gatunkiem. Więc mam nadzieję, że teraz odsłuchamy paru wierszy i zostawimy Państwa, tak powiem, na kontemplację reszty. Dziękuję.